Mam duży sentyment do tego zboru. Kiedy rozpoczynałem, niektórzy z was w ogóle jeszcze nie byli na świecie. A niektórzy byli małymi dziećmi. Moja żona uczyła religii, czy powiedzmy szkółki sobotniej. I cieszę się, że możemy dzisiaj na te tematy rozmawiać. Patrzę na zegarek. No, zegarek jest tutaj nieubłagany, nie daje mi dużych szans. A chciałbym dzisiaj moje kazanie, to będzie nietypowe kazanie, dlatego że chciałbym poruszyć trzy zagadnienia. Pierwsze zagadnienie, chciałbym poruszyć kwestię Bożego Kościoła. Żyjemy w takim czasie, gdzie próbuje się powiedzieć, że wszystkie kościoły są jakie? Dobre. Oczywiście, można tak powiedzieć. Niektórzy dalej mówią, spotykajmy się razem, prawda, wielbimy Pana Boga i tak dalej. Czy ma to podstawę biblijną? Drugie zagadnienie, które chciałbym poruszyć, bo dzisiaj kończy się tydzień młodzieży. Mianowicie młodzież a misja. Czy Bóg chciałby, żeby młodzi ludzie mogli dokonać czegoś szczególnego? I trzeci temat. Bóg drugiej szansy. Pozwólcie, że może ten pierwszy rozpocznę. Gdybyśmy otworzyli Słowo Boże, to w Słowie Bożym mamy sprawozdanie z listu apostoła Pawła do Efezjan. Gdybyście otworzyli ze mną, tam są te piękne słowa apostoła Pawła, drugi rozdział i tutaj wiersz 20 i 21, drugi. Apostoł Paweł mówi o Bożym Kościele, który, i tak to brzmi, zbudowani na fundamencie apostołów, proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty, w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Dla apostoła Pawła było rzeczą jasną i oczywistą, że jest Boży Kościół. Ten Boży Kościół jest zbudowany na konkretnych prawdach biblijnych, na prawdach starotestamentowych i na prawdach nowotestamentowych. Bez względu na to, jaką nazwę ten Kościół przyjmie, ten Kościół będzie istniał do końca. Skąd wiemy? Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Tutaj Chrystus Pan w rozmowie z apostołem Piotrem dość tak ciekawie rozpoczął tą rozmowę, mianowicie czytamy w 16 rozdziale, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. To jest taki styl zwrócenia uwagi na poważny temat, ważne, ważkie zagadnienie przez Pana Jezusa. Lubiał zadawać pytania. I oczywiście tu mamy odpowiedź w końcu, za kogo wy mnie uważacie. Ale chciałbym powiedzieć, odczytać wiersz 18. Jezus mówi do Piotra, ty dalej nie będziesz, ja może parafrazuję, Szymonem. Będziesz Piotrem. I dalej mówi, ja zbuduję kościół mój, a bramy piekielne jego co? Nie przemogą. Czyli moce ciemności nie zniszczą Boży Kościół. Boży Kościół będzie istniał do końca, czy nam się podoba, czy nie. Żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć, otwórzmy objawienie świętego Jana i tutaj w objawieniu 12 rozdziale jesteśmy nielicznym, czy jednym z nielicznych kościołów, który właściwie próbuje interpretować księgi prorocze, tą księgę Apokalipsy. I tutaj w 12 rozdziale, jeżeli możecie otworzyć, w wierszu pierwszym, i ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce pod księżycem, księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Mamy tutaj opis niewiasty. Z dalszej części, gdybyśmy odczytali, ta niewiasta jest, symbolizuje Boży Kościół. Bóg ma swój Kościół. Apostoł Jan otrzymał wizję, a ta wizja miała miejsce na wyspie Patmos. W tym czasie była to wyspa skazańców. Dzisiaj na wyspie Patmos rosną drzewa, zostały to zasadzone, ale w tamtych czasach była to bardzo smutna wyspa, osamotniona wyspa.
I możemy sobie wyobrazić, że apostoł Paweł wychodził na brzeg tej wyspy i spoglądał w kierunku swego umiłowanego zboru w Efezie. I jak gdyby miał jedno pytanie, co stanie się z kościołem chrześcijańskim? Co spotka kościół, którego Chrystus Pan założył? Apostołowie już nie żyją. Ostatni żyjący apostoł to jest właśnie on, Jan. I tutaj otrzymuje odpowiedź. I w tych wizjach jest przekazane Boże poselstwo. Dlaczego niewiasta? Dlatego, że apostoł Paweł cytuje słowa Pana Jezusa, że poślubiłem was, mówi do chrześcijan, jako niewiastę czystą, wierną małżonkowi Jezusowi. A więc chciałby powiedzieć apostoł Paweł, że relacja wierzących z Chrystusem jest tak bliska jak w małżeństwie, jak między panną młodą a panem młodym. Tak bliska więź, pełna miłości, czegoś niezwykłego. I apostoł Jan opisuje, widzi Boży Kościół, widzi niewiastę, która przeżywa trudności, jest prześladowana. A dlaczego prześladowano Boży Kościół? Dlaczego? Dlatego, że nauczał Bożej prawdy. Dlatego, że trwał w nauce apostolskiej, nauce proroczej. To był ten powód. I my tutaj możemy przeczytać całą tą historię. 12 rozdział mówi nam, wiersz 17, że szatan w szczególności przy końcu czasów zawrzał gniewem. Wiecie, widziałem różny gniew ludzki, chyba wy też widzieliście. Nie wiem, jak to wygląda, jak szatan się gniewa. Ale wiem, że każdy człowiek powinien się bać. Kiedy szatan zaczyna się gniewać, to nie są żarty. W ten czas uciekajmy do Chrystusa tak, jak tylko możemy, żebyśmy czuli się bezpieczni. Byłem kiedyś w zoo berlińskim i była pora karmienia zwierząt. I lwy zaczęły ryczeć. Potężny głos. I wiecie, jak zachowywały się wszystkie te mniejsze zwierzęta, sarny, antylopy? One ze strachu drżały. One wiedziały, że to jest ryk śmierci. Myśliwy wychodzi na polowanie. I one wiedziały, zapominały, że są bezpieczne, są w ogrodzeniu. Czuły nadal olbrzymi respekt. Słowo Boże porównuje szatana do lwa, który chodzi, żeby pożreć. I tutaj w 17 wierszu jest podany ostatni atak jego szczególnej walki na ludzi, którzy między innymi zachowują Boże przykazania. Ludzi, którzy są wierni Chrystusowi, którzy kochają Chrystusa, którzy są rozmiłowani w Chrystusie. Nienawidzi tych ludzi, bo oni go demaskują, obnażają prawdę o nim. Bóg ma swój Kościół, bracie i siostro. Kościół, który jest rozpoznawalny. To nie jest Kościół, który jest, prawda, gdzieś tam, no, tak jak niektórzy powiedzą, chcą mówić, a we wszystkich kościołach Bóg ma swój lud. Możliwe. Możliwe, że Pan Bóg ma w różnych miejscach swoje dzieci. Ale Bóg ma swój Kościół, którego powołał i któremu pewne przesłanie przekazał. Otwórzmy 17 rozdział tej samej księgi. 17 rozdział mówi nam troszeczkę inny opis. Wiersz pierwszy. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, tak się do mnie odezwał, chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami. I możemy dalej czytać o tej kobiecie, która, może odczytajmy wiersz czwarty, piąty, a kobieta była przyodziana w purpurę i szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu, a na czole jej było wypisane imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. A więc też jest symbol kobiety, ale kobiety nieczystej, nierządnicy. Kobiety, która w symbolice biblijnej reprezentuje Kościół niewierny.
reprezentuje religie, które są bardziej podobne do pogaństwa. I to dlatego ten symbol Babilonu, tego zamieszania, bo tak było w Babilonie, prawda z nieprawdą. I właściwie trudno było oddzielić te rzeczy. W tym opisie jasno i wyraźnie jest określony ten kościół. Wielki Babilon, matka wszetecznictw i obrzydliwości. I dlatego w 18 rozdziale, w 4 wierszu, Pan Bóg kieruje apel do ludzi wierzących. Wynić z Babilonu ludu mój. Brak tożsamości, że należy do Kościoła Bożego, pozbawia mnie motywacji do misji. Jeżeli nie mam pewności, nie znam swojej tożsamości, to dlaczego mam być misjonarzem? Właściwie gdzie mam ludzi prowadzić? Jeżeli każdy Kościół jest dobry, każdy Kościół dobrze wierzy, no to właściwie o co chodzi? Co zrobić z tymi słowami, które Pan Jezus kieruje do nas i mówi: wynić z Babilonu ludu mój, ażebyś nie cierpiał, żeby nie spotkały cię plagi, które są przygotowane. Właściwie Chrystus Pan wyraźnie powiedział w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, mówi o dwóch drogach. Bez względu na to, ile jest kościołów i bez względu na to, ile jest różnych poglądów, to właściwie Słowo Boże sprowadza do dwóch dróg. Bo wiecie, czy kościół, którego ja reprezentuję, jest 80% prawdy, a 20% prawdy, czy 95% prawdy, a tylko 5% nieprawdy, to nie ma większego znaczenia. Bóg chce mieć kościół, który jest czysty i wierny. Kościół, którego określa tak. W Mateuszu 7 rozdziale czytamy: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ciekawa rzecz jest. Mamy dwie drogi. Szeroka, na której możemy wierzyć i nie wierzyć. Możemy czytać Pismo Święte i niekoniecznie. Możemy dokładnie nie wiedzieć, dlaczego tak wierzymy i praktykujemy, i też będzie dobrze. Ale możemy iść wąską drogą, która wymaga pewnej odpowiedzialności, wymaga świadomości, wymaga pewnych ofiar. Miłość, ona kosztuje. Wiecie, miłość powoduje, że ponosimy pewne ofiary. To Chrystus Pan poniósł dla nas w naszym imieniu największą ofiarę i oczekuje, że my również będziemy gotowi ponieść ofiary. Niektórzy chrześcijanie chcieliby tak łatwo przejść przez życie, niczego nie poświęcić, niczego nie ofiarować dla Pana Boga. I teraz zwróćmy uwagę na wiersz 13, że ta droga szeroka będzie cieszyła się niezwykłą popularnością. Jest to droga, którą, mogę powiedzieć, dzisiaj prawie cały świat idzie. Ale jest to droga, która wiedzie na śmierć. Tragiczna droga. I druga droga, wąska. Jezus mówi: niewielu jest tych, którzy tam na tej drodze się znajdują. Dlaczego ta droga wąska jest niepopularna? Bo ona wymaga pewnych ofiar, pewnego samozaparcia. Wymaga pewnych standardów i wartości, o których będziemy mówili. Chciałbym teraz, żebyśmy udali się do starożytnego Babilonu, skoro żeśmy dotknęli ten symbol Babilonu. Księga Daniela sporo miejsca poświęca. Cała akcja tej księgi dzieje się w Babilonie. Otwórzcie ze mną 3 rozdział. Tutaj szczególnie chciałbym zaapelować do młodzieży. Teraz jest ten fragment, który do was chcę skierować, moi młodzi przyjaciele. Czy wiecie, co jest napisane w 1 rozdziale, jeżeli was poproszę, Jeremiasza i brata spytam, wiecie, co jest napisane w 1 rozdziale Księgi Daniela, tak bez otwierania, byście wiedzieli? Co jest? Tak, bardzo dobrze, ale tam jest jeszcze pewna historia opisana. Brat może pomoże. Nie? A kto by chciał powiedzieć? Kto chciał powiedzieć, co jest w 1 rozdziale napisane? Ale z młodzieży, bez... Nie, brat Józek, bracie Józek. Ja, tutaj, to nie... Czy ktoś z młodzieży by chciał powiedzieć? Tam mamy dość ciekawą historię, że ci młodzi ludzie, idąc dalej, ci młodzi ludzie zostali
umieszczeni w specjalnym, że tak powiem, akademiku królewskim. Król rozpoznał się, że to jest przyszła elita, którą można wykształcić, żeby rządziła potężnym Imperium Babilońskim. Dostrzegł niesamowitą błyskotliwość umysłu Daniela i jego trzech przyjaciół. I zaproponował im, jako szczególny dowód łaski i życzliwości, że mogą korzystać ze stołu królewskiego. Wiecie, stół królewski, to jest coś więcej niż my wyobrażamy sobie. My cieszymy się, jeżeli jest pierwsze danie, to jest zupka, prawda? W niektórych domach jest tylko jedno danie. Czasami jest to zupka z torebki, prawda? Szybciuteńko, niewiele kosztuje. Ja nie chcę mówić, że to jest złe czy dobre, ale wiem, że takie są rozwiązania. Jest drugie danie, jest deser. Czasami jeszcze dobry soczek do picia. I to jest to wszystko, czego możemy oczekiwać. Ale na stole królewskim były potrawy, o których nam się nie śniło. Można byłoby przez cały rok smakować każdą inną potrawę. I nadal byśmy do końca nie byli pewni, co nam najbardziej smakuje. To było wyróżnienie. A wina były z najlepszej półki. To było coś najlepszego. I tych czterech młodych ludzi, przede wszystkim Daniel, byli bardzo grymaśni. Prawda, dziewczynki? Powiedzcie mi. Dlaczego byli grymaśni? No taka oferta. No jak ja bym otrzymał zaproszenie od prezydenta, nie wiem, czy bym odmówił z takim stołem i tak dalej. Nie było to zdrowe. To była jedna rzecz. Był jeszcze inny powód. Jaki? Tak jest. Ci młodzi ludzie, daleko od swoich domów, daleko od rodziców, którzy mogli ich wspierać, daleko od świątyni, od całego systemu, gdzieś nosili głęboki smutek poniżenia, że poganie zatriumfowali. Ci młodzi ludzie mieli zasady. Rodzice potrafili ich wspaniale wychować, potrafili wykształtować w nich niesamowitą wierność i zaufanie do Boga. Daniel miał odwagę powiedzieć, że no niestety on nie może spożywać tego. To nie godzi się jemu. Pytanie jest, kto by to dostrzegł. Wiecie, ale gdy się ma pewne zasady Boże, to bez względu na to, gdzie jesteśmy, my będziemy te zasady reprezentować, je zachowywać. I jaki był efekt wierności Panu? Pamiętasz, Natalka, jak to się stało? Jak gdy król egzaminował ich? Pamiętasz, jaki był efekt? A pamiętasz, ile razy Biblia podaje? 10-krotnie. No to wiecie, no to no geniusze byli. Czy warto być Panu Bogu wierny? Sądzę, że tak. Idziemy dalej. I teraz jest ważna część dla was. Ja nie wiem, jak wasze losy, młodzi przyjaciele, się potoczą. Nie wiem, gdzie będziecie. Nie wiem. Może będziecie na jakichś stanowiskach wiodących, państwowych. Może będziecie w sytuacjach niezwykle trudnych. Nie wiem. Ale wiem, że niektórzy z was, życzyłbym, żeby wszyscy, będą mieli kręgosłup. Co to znaczy, będą mieli kręgosłup? Będą umieli być wierni Panu Bogu. Nie pójdą na kompromis. Nie ulegną presji. Nie ulegną pokusom, nie ulegną ofercie. Będą mieli swoje wartości, te Boże wartości. Trzeci rozdział opisuje nam najpotężniejsze spotkanie ekumeniczne. Zgromadzeni z wszystkich religii, cała elita dworu babilońskiego spotkała się na uroczystości poświęcenia potężnego posągu. Miał około 36 metrów wysokości, czyli około 4 metrów szerokości ze złota. Czyli możemy wyobrazić sobie bogactwo, jakim dysponował Babilon. My wiemy, dlaczego ten posąg został zbudowany. Żeby powiedzieć Bogu Jahwe, Bogu nieba i ziemi, że historia ziemi jest w rękach czyich?
Nebukadnezara, nie Boga. Ja, król Nebukadnezar, mogę historię świata układać po swojemu. Cegły, z których budowany był Babilon, miały napis: Babilon będzie istniał wiecznie. I drugi rozdział to poselstwo z posąga. Bardzo mu się nie podobało. Kiedy przemyślał, władca absolutny powiedział: nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja ułożę swoją historię. I trzeci rozdział opisuje nam o niesamowitym spotkaniu ludu Bożego. Właściwie tylko trzech przedstawicieli należało do Bożego Kościoła, prawdziwego Kościoła, trzech młodych ludzi. Daleko od swoich domów, daleko od rodzin. Mamy tą wyobrażacie sobie taką uroczystość? I jest dekret królewski, rozkaz, że wszyscy, kiedy usłyszą dźwięki orkiestry królewskiej, mają upaść. I tych trzech młodzieńców również to usłyszało. I co zrobili? Dlaczego nie upadli? Powiedz mi. A jakie były ich przekonania? A czy było coś złego, że pokłonić się przed posągiem? A z czym to kolidowało? Z wiarą w Boga, ale konkretnie. Czy? Z którym? Drugim, tak jest, jednym z dziesięciu. Tak jest, z drugim przykazaniem. A jak ono brzmi, to przykazanie, kto by powiedział? Tak jest, tak jest. Czy gdyby pokłonili się, no stałoby się coś wielkiego, strasznego? Jak myślicie? Gdyby się pokłonili, czy stałoby się coś niewłaściwego, strasznego? Wszystko byłoby przeszło do porządku dziennego. Ale gdy ktoś jest wierny Panu Bogu, to nie ma takich sytuacji, że można pójść na kompromis. Nie ma kompromisów. W miłości do Boga nie ma kompromisu. Bo wiecie, co to jest grzech? Teraz starszych może zapytam. Jak byśmy zdefiniowali grzech? Tak jest, przestępstwo Bożych przykazań, ale to jest tylko jedna definicja. Mnie się podoba druga definicja. A wiecie, jak druga brzmi? Grzech to jest zranienie najlepszego, najbliższego przyjaciela Jezusa. Popatrzmy na małe dziecko, które idzie i jest niegrzeczne wobec swojej matki. Czy ono zastanawia się, że złamało jakąś zasadę, jakiś przepis? Ono zraniło kogoś, kto jego bardzo co? Kocha. I tu jest cały dramat grzechu. Wiecie, złamać przepis, przestąpić prawo, no nie jest rzeczą dobrą. Ale ja nikogo nie ranię. Po prostu ja złamałem ten przepis, w porządku. Ale gdy mój grzech to nie tylko złamanie prawa, ale on rani mego najlepszego przyjaciela, który będąc Bogiem stał się człowiekiem i przyszedł na tą planetę, żeby mnie uratować. I ja mu zadałem potężny ból przez mój grzech. To każdy grzech powoduje olbrzymi smutek. To nie jest tylko, że ty powiesz: Panie Boże, wybacz mi, bo wczoraj skłamałem. Panie Boże, wybacz mi, bo wczoraj się tak zachowałem. Ale gdy będziesz Bogu wyznawał swój grzech, to może będziesz płakał. Panie, kolejny raz Cię zawiodłem. Ty nie myślisz tylko w kategoriach złamanego prawa. Ty widzisz Twego Zbawiciela, któremu jest przykro, bo Ty go zraniłeś tym grzechem. Ci młodzi ludzie, oni widzieli coś więcej. Niekoniecznie tylko widzieli sam dekalog. Oni widzieli Boga, którego nie mogli zranić. I kiedy szybko jest donos na nich, to i król daje im drugą szansę. I z taką, to jest trzeci rozdział, wiersz 15, ostatnie zdanie, mówi: a który Bóg wyrwie was z ręki mojej? Co oni odpowiedzieli? Królu, nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować. Ale gdyby nas nawet nie wyratował, to co? To my nie będziemy oddawać posągowi czci.
Możemy wyobrażać sobie, jak to wszystko wyglądało, jak ten absolutny władca wpadł olbrzymią furię, wściekłość. To były niesamowite chwile. A ci trzej młodzi ludzie stoją, młodzieńcy. Nie wiemy dokładnie, ile mieli lat, ale byli to młodzi ludzie, którzy właściwie nie mieli większego doświadczenia. I co się dzieje? Król każe rozpalić piec, nie w sposób normalny, siedmiokrotnie więcej, żeby ich tam rzucić i z nimi zakończyć, żeby pokazać wszystkim nieposłusznym, że przed Nebukadnezarem nikt nie ma szansy. Jego słowo jest rozkazem. Tylko biedny Nebukadnezar zapomniał, tak jak my zapominamy, nieraz boimy się ludzi, że ponad ludźmi, którzy są nam nieżyczliwi, wrodzy, jest potężny Bóg, który nas kocha. I ci młodzieńcy znaleźli się w piecu. I okazało się, że była czwarta osoba. To był anioł. To był Zbawiciel, który był tam z nimi. Możliwe, że on rozmawiał z nimi. I wypowiada król niesamowite słowa. Słudzy Boga Najwyższego. Tak pięknie ich nazywa. A później w 28 wierszu czytamy: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha, Abednego. A później wydaje dekret. I w tym dekrecie są takie słowa. Nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. Moi drodzy młodzi przyjaciele, chcę zaapelować do was, że warto być wiernym Panu Bogu. Ale musicie mieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, tożsamość, że jesteście z Bogiem. Jesteście w Bożym Kościele. I druga rzecz, musicie pokochać Boga. Inaczej to prędzej czy później ulegniecie takiej czy innej sytuacji. Cały starożytny świat usłyszał, że jest Bóg Jahwe, że jest Bóg prawdziwy, Bóg, który potrafi wyrywać z ognia, Bóg, który czyni rzeczy niemożliwe, Bóg, który słyszy i widzi nas w każdej sytuacji. Wykonana została misja przez tych trzech młodych ludzi niesamowita. A teraz chciałbym króciuteńko, pozwolicie, że tego tematu dalej nie będę rozwijał, przejść do Boga drugiej szansy. Gdybyście otworzyli ze mną Księgę Sędziów. I znowu spytam młodzież, czy znacie najsilniejszego człowieka świata? Nie Pudzanowski, nie. Najsilniejszego człowieka świata, jaki kiedykolwiek żył na tej planecie. Wiecie, jak miał na imię? Samson. Tak jest, tak jest. Pamiętam, gdy moja córeczka była mała, to chciała wiedzieć, jaki silny był ten Samson. Mój tatusiu, a ciebie by uniósł? A samochód by uniósł? A pałac kultury by uniósł? Tutaj już musiałem się poddać, bo nie wiedziałem, czy by pałac prawdopodobnie by nie uniósł, gdyby brać pod uwagę jego siły. Tutaj mamy w 13 rozdziale historię, jak anioł zapowiada narodzenie się Samsona, męża Bożego, lidera duchowego, który miał prowadzić swój naród. I czytamy, że ten młody człowiek, który miał olbrzymią misję, tak naprawdę nie zakochał się w Bogu. Tak naprawdę nie miał w swoim sercu głębokich zasad, wiecie? Formalnie wiedział, był, wiecie, to jest tak jak my, żyjąc w domu adwentowym, wychowując się, wiemy, co mamy robić, prawda? Ale to nas tak bardzo nie interesuje. Żyjemy tym, ale to nie jest nasze życie. Nas zupełnie inny świat interesuje. Tak było z Samsonem. Słuchał, co matka mu mówiła o Panu Bogu, ale nigdy nie oddał serca swego Panu Bogu. Lider, który mógł wykonać wielką pracę i znalazł sobie dziewczynę. Wiecie, jaki argument znalazł do rodzicom, żeby przekonać, że to jest dobra kandydatka na żonę? Jeremiasz, wiesz, co on powiedział? A brat może podpowie. No co chłopak mówi, kiedy przychodzi do domu i przedstawia swoją dziewczynę? Co mówi? Jest gospodarna, mądra. Co mówi? Tak, podoba mi się, no ładna jest, no. A co ona potrafi? Tak samo Samson powiedział. Wybór był tragiczny, bo Samson wybrał sobie pogankę. Wiedział, że wszedł na teren szalenie niebezpieczny.
Wiedział, że wszedł na teren, który zupełnie pozbawi jego zadania, które Bóg mu przygotował. On miał być liderem. I powiedział do rodziców, którzy go przekonywali, którzy mu odradzali ten związek. Powiedzieli, weźcie mi, gdyż ona wydaje się najodpowiedniejsza. I troszeczkę dalej czytamy, że się rozczarował tą kobietą. Rozpadł się ten związek, cały dramat. Ale Bóg mu wybaczył, kiedy był spragniony. Czytamy w 15 rozdziale, w wierszu 18, kiedy poczuł wielkie pragnienie, zawołał do Pana tymi słowy, Ty sprawiłeś przez rękę swojego sługi tak wielkie wybawienie. I wiersz 19, wtedy Bóg rozszczepił wgłębienie skalne i wyszła z niego woda i napił się więc. Czyli Pan Bóg jak gdyby wybaczył mu tą decyzję. To była tragiczna decyzja. Samson teraz ma kolejną szansę w swoim życiu. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli. Bóg daje nam kolejną szansę. Bóg dał kolejną szansę Samsonowi. A wiersz, rozdział 16, wiersz 1 mówi nam o czym? Co Samson robi? Wyciąga jakieś wnioski? Uczy się? Nie, prowadzi dalej takie życie. Czytamy, Samson poszedł do Gazy, zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej. I do widzenia. Lider, duchowy przywódca. Otoczyli miasto. Samson znalazł się w dużym niebezpieczeństwie, ale Pan wyratował go z opresji. Pan dał mu kolejną szansę. Czy Samson skorzystał z tej szansy? Nie. Czytamy w wierszu 4, niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w Dolinie Sorek. Tam była produkcja, uprawa winorośli, a więc było dużo wina. On jako Nazarejczyk nie powinien pić alkoholu. Te wszystkie zasady zaczął łamać. Samson staje się w bardzo niebezpiecznym miejscu. I my czytamy w Słowie Bożym, że przekupiona Dalila wydobywa podstępnie od Samsona tajemnicę jego siły. W czym tkwiła tajemnica siły? Czy naprawdę we włosach? Bogu. To był tylko symbol. Prawda? Zwróćcie uwagę. My myślimy, że Bóg zaraz od nas odchodzi, nie? Popełni jakiś grzech i Pan Bóg się na mnie obraża, tak jak my się obrażamy i od nas odchodzi. Nieprawda. Tak szatan chce nam powiedzieć. Bóg jest nadal z nami. Bóg chce, żebyśmy wyciągnęli pewne lekcje, wnioski z tego, cośmy zrobili niewłaściwego, żebyśmy mogli wzrastać. Bóg nie gniewa się na nas. Bóg nie ma czegoś takiego jak my ludzie, że się obrażamy. Bóg się nie obraża. Bóg płacze z bólu, kiedy widzi, że postępujemy niewłaściwie. Właściwie niszczymy swoje życie. I tutaj mamy tą historię opisaną, jak to Dalila próbowała postępnie zdobyć tajemnicę i w końcu ją zdobyła. I ostrzeżony Samson, spokojnie zadufany w sobie, w swojej sile. Czytamy, spał. I w ten czas przyszli Filistyńczycy i ona krzyknęła, Samsonie, ratuj się. On pomyślał, wstanę i zrobię to jak przedtem. I to jest takie smutne zdanie. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Czy Pan odstąpił od Samsona, czy Samson od Pana Boga? Sądzę, że Samson. Ale w pewnym momencie Pan Bóg powiedział Samsonie, przykro mi, musisz doświadczyć skutków swoich decyzji. Bóg pozwala nam ponosić konsekwencje decyzji, które podejmujemy. Ale Bóg nadal jest przy nas. Co grzech powoduje w życiu? Czy grzech zniewala człowieka? Tak. Czy grzech oślepia? Tak jest. I czy grzech w końcu zabija? Tak jest. To robi grzech. I my czytamy, że Samson zostaje oślepiony, zostaje poniżony i pracuje jako ktoś, kto niewolnik, który musi w młynie taki potężny kierat, prawda, popychać. Wyobrażam sobie człowieka, który był orłem.
człowieka, który był liderem, człowieka, przez którego Bóg chciał dokonać wielkie rzeczy. A teraz nawet wróblem nie był już. Był zniewolonym, zamkniętym człowiekiem. I pomyślałem sobie, że gdy będę na nowej ziemi, a wierzę, że będę, nie dlatego, że jestem lepszy od kogokolwiek, ale dlatego, że Bóg daje drugą szansę. Dlatego, że Bóg jest Bogiem łaski. Dlatego, że nasze zbawienie nie jest zależne od nas, ale od kogo? Od Pana Jezusa. Wiecie, nam niektórzy zarzucają, niektóre kościoły, że my, adwentyści, źle interpretujemy Słowo Boże. Bo gdybyśmy mieli więcej czasu, moglibyśmy przeczytać, że apostoł Paweł mówi, że końcem zakonu jest Chrystus Pan. I w związku z tym niektórzy interpretują, że Pan Jezus odwołał dekalog. Nie. Pan Jezus chciał wyjaśnić, i apostoł Paweł dalej tą myśl rozwija, że nigdy nie powinniśmy myśleć, że zbawienie jest wynikiem zachowywania przykazań. Nie. Zbawienie jest wynikiem Bożej łaski, Bożej miłości. Natomiast kwestia uświęcenia, tu jest aspekt zachowywania przykazań. I to jest to, co jest niezwykle ważne w naszym życiu. A więc adwentyści nie dlatego zachowują przykazania, bo chcą być zbawieni, bo to zbawienie zostało zagwarantowane przez Chrystusa. Adwentyści zachowują przykazania dlatego, że chcą to zbawienie przyjąć i dać wyraz swoim odnowionym życiu. I wracając do historii Samsona, chciałbym go się spytać, bo wiecie, kiedy apostoł Paweł nazywa go bohaterem wiary, to w pewnym momencie miałem pewien dylemat. Nazwalibyście Samsona bohaterem wiary? Ja z początku też nie. Ale pomyślałem sobie, że musiał wierzyć. My czasami, kiedy mamy niepowodzenia w życiu, zaczynamy wątpić, że Bóg jest nadal z nami. Kiedy pojawiają się choroby, czasami nieuleczalne, zaczynamy myśleć, że to są za nasze grzechy, Bóg nas karze. Kiedy przeżywamy problemy, rozpad może małżeństwa, czy inne poważne dramaty, czy utrata bliskich, których kochaliśmy, sądzimy, że to jest Boży gniew, który nas spotyka. I nie mamy odwagi przyjść do Pana Boga. Nie mamy odwagi ufać Mu, że On nadal nas słyszy i odpowiada na nasze modlitwy. Dlatego chciałbym spytać się Samsona: Samsonie, powiedz mi, jak modliłeś się tam, kiedy pewnego dnia pogodziłeś się z tym bólem, utratą wzroku, poniżeniem, ty dumny człowiek, którego nikt nigdy nie związał, nie zatrzymał. Jak ty się czułeś? I może w ten czas Samson powie: wiesz, modliłem się taką modlitwą. Panie Boże, jeżeli był jakiś człowiek na tej ziemi, którego szczególnie wyróżniłeś, to byłem ja. Jeżeli był na tej ziemi człowiek, który był najmniej rozsądny, a nawet był największym głupcem, to byłem ja. Zmarnowałem to, co Ty mi dałeś. Ale jeżeli jesteś Bogiem kolejnej szansy, pomóż mi. Czy Bóg odpowiedział? Bracia i siostry, jest Bóg Bogiem kolejnej szansy? Czy to jest ważne dla Ciebie i dla mnie? O tak. O tak. Szatan chciałby nam powiedzieć, że my jesteśmy przekreśleni. Szatan chciałby nam wmówić, że nasza przeszłość, ona determinuje teraźniejszość i praktycznie nie ma dla nas szans. Ale Bóg chce powiedzieć, że każdego dnia daje nam nową szansę. Znamy historię Piotra. Jest taka piękna historia, Ewangelii Jana, 20 rozdział, kiedy Chrystus Pan rozmawia z Piotrem i mówi: Piotrze, to jest po zaparciu się, kiedy Piotr zaklinał się, że nie ma nic wspólnego, nie zna Pana Jezusa, i Pan Jezus spotyka jego. Gdybyście wy, ja powiem o sobie, gdybym z Piotrem rozmawiał, to jakbym z nim rozmawiał? Piotrze, jak ty się zachowałeś? Wyrzekłeś się mnie? Zaklinałeś się, że mnie nie znasz? Jak mogłeś, Piotrze? Ja bym tak powiedział. A Pan Jezus jak rozmawia?
Tak jest. Bo Bóg jest Bogiem co? Kolejnej szansy. I Piotr otrzymał taką szansę. I on przepięknie wykorzystał. Według tradycji Piotr zmarł śmiercią męczeńską, ukrzyżowany głową w dół. Mówi, nie jestem godzien umrzeć tak jak mój Pan. Ile razy w życiu otrzymałeś od Boga kolejną szansę? I ją zmarnowałeś. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że Bóg daje kolejną szansę. Nie marnuj. Wy młodzi przyjaciele, chcę do was zaapelować. Jeżeli w życiu są rzeczy, które popełniliście niewłaściwe, nie czyńcie ich ponownie. Bóg daje wam szansę, żebyście stali się orłami, a nie tymi, którzy będą zniewoleni przez grzech. Przedwczoraj spotkałem człowieka, którego troszeczkę miałem problemy, żeby go rozpoznać, bo w moim wieku. Dopiero kiedy przyszedł, przywitał się ze mną, mówi, wiesz, mam raka. Przestałem pić i zaczynam mówić o sobie. Aż smutek mnie brał, bo był blisko, znał Ewangelię, znał te rzeczy, ale zawsze do nich odchodził. Podchodził bardzo obojętnie. Mówi, nie wiem, jak długo jeszcze będę żył. Myśmy rozmawiali troszeczkę. Pomyślałem sobie, Bóg jest Bogiem drugiej szansy dla każdego człowieka. A więc, bracia i siostry, chciałbym dzisiaj zaapelować do was. Ja nie wiem, co w waszym życiu się może przydarzyło w ostatnim czasie. Ja nie wiem, z czym się zmagacie. Lub uważacie, że nie jesteście godni Bożej łaski. Właśnie ci niegodni mogą Bożą łaskę przyjąć. Ci, którzy na nią nie zasługują, mogą z niej czerpać największe ilości. Ci, którzy są świadomi, że tylko dzięki Chrystusowi mają zbawienie. Jeżeli ktoś z nas chciałby powiedzieć, Panie Jezu, dziękuję Tobie za kolejną szansę w moim życiu, proszę, niech wstanie. Ja wiem, że czasami wstajemy, bo wszyscy wstają, ale chciałbym, żebyśmy w osobistej modlitwie powiedzieli Panu Bogu coś, co jest dla nas bardzo ważne, co może Mu dawno nie powiedzieliśmy, coś, co stanęło między nami a Nim, coś, co pozbawiło nas możliwości lepszego życia, piękniejszego życia. Coś, co pozbawiło nas możliwości pełniejszego rozwoju. Przez chwilę w osobistej ciszy rozmawiajmy z Panem. Kochany Boże nasz Ojcze, który jesteś Bogiem drugiej szansy, który nie gniewa się na nas, który nie obraża się na nas, i nie odchodzisz od nas, ale do końca zabiegasz o nas, o nasz ratunek. Kochany Boże nasz Ojcze, stoimy dzisiaj przed Tobą, bo każdy z nas doświadczył kolejnej szansy. Nieraz mówimy, no ja nic wielkiego w życiu złego nie zrobiłem, ale każdy grzech, drobne kłamstwo, plotka na czyjś temat, niedwuznaczne wypowiedzi, grzeszne myśli, one już są czymś, co rani Ciebie, kochany Zbawicielu. Może tak nie myśleliśmy w życiu. Myśleliśmy, że to jest tylko złamanie pewnego prawa i że wyznamy Tobie i wszystko jest okej. Nie chcemy, Panie, tak myśleć. Chcemy odczuwać ból, który grzech powoduje w Twoim sercu. Żebyśmy tego więcej nie czynili. Ale dzisiaj chcemy uwielbić Ciebie i podziękować, że każdy z nas ma kolejną szansę. Że każdy z nas może żyć lepiej, piękniej, kiedy żyje z Tobą. Błogosław Twoje zgromadzenie. I wierzymy, Zbawicielu, że gdybyś był pośród nas na tej planecie, byłbyś dzisiaj fizycznie obecny na tym nabożeństwie.
bo na tym nabożeństwie są święci, którzy dotknęli grzech, a Ty przebywałeś z grzesznikami i celnikami. I my się nie wstydzimy przyznać, że takimi jesteśmy. Ale przebywając Tobą, Twoja świętość zmienia nas, uzdalnia nas być innymi ludźmi. To dzięki Tobie, Panie, nasze małżeństwa stają się lepsze. Stajemy się lepszymi rodzicami, lepszymi dziećmi, lepszymi mieszkańcami miast, pracownikami. To dzięki Tobie potrafimy choć trochę kochać. Przyjmij podziękowanie i uwielbienie. Amen.